a dokładnie okrągłe pół wieku, co w przeliczeniu daje 18 250 dni. Dni szczęśliwych, radosnych, ale i niekiedy trudnych. Taki jest właśnie bowiem związek dwojga ludzi, zmienny, wypełniony niekiedy skrajnymi emocjami. Wszystkie jednak bez wątpienia są warte zapamiętania. Mogliśmy się o tym przekonać w minioną sobotę, gdy pary małżeńskie obchodziły jubileusze 50, ale także 55, 60 i 65-lecia pożycia małżeńskiego. Następnie chciałbym wyrazić podziw dla par, które trwały w swych związkach przez wiele lat. Bo wydawać by się mogło, że par takich jest niewiele, ale jednak jest inaczej. Rok rocznie kilkadziesiąt par otrzymuje od nas zaproszenie na takie jubileuszowe uroczystości. Proszę Państwa, wśród nas dzisiaj, poza złotymi jubilatami, którzy otrzymają medale za długoletnie pożycie, są również jubilaci obchodzący żelazne, diamentowe i szmaragdowe. Procedury w tak ważnym dniu schodzą na dalszy plan, zwłaszcza w obliczu ogromnego wzruszenia jubilatów. Ale nie tylko. Dziękuję Ci, żono, za zgodne, tak za cicho, dobrze Pani mówi, za zgodne, szczęśliwe i trwałe małżeństwo. A teraz Panie jubilatki, dziękuję Ci, mężu, za zgodne, szczęśliwe i trwałe małżeństwo. W uroczystości uczestniczyły rodziny oraz najbliżsi jubilatów, a także włodarze sąsiednich gmin. Wszyscy zebrani życzyli świętującym parom jeszcze wielu wspólnie przeżytych lat w zdrowiu i szczęściu. Nie zabrakło również wspomnień oraz uroczystego toastu.